Ewangelia według świętego Łukasza. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Kilka lat temu miałam okazję być w Ziemi Świętej, właśnie nad rzeką Jordan. I to wyobrażenie, które miałam o tym miejscu, było zupełnie różne od tego, czego tam doświadczyłam. A mianowicie Jordan jest to taka mała rzeka o kolorze wody takiej żółto-błotnistej. I właśnie do tej rzeki za czasów Jana Chrzciciela przychodzili ludzie. Przychodziły tłumy, które chciały wyznać swój grzech, które potrzebowały doznać oczyszczenia, ludzie, którzy chcieli zmienić swoje życie. I do tej rzeki, można powiedzieć, pełnej ludzkich grzechów, nieprawości, brudu, przychodzi także Jezus, który chce przemieniać życie. I ta Ewangelia uświadamia mi to, że Jezus chce przyjść także do mnie. Dzisiaj chcę przyjść do mnie i ja stawiam sobie pytanie, jaki jest mój Jordan? Co w nim jest? Czy jest w nim smutek? Może jest w nim jakiś ból? Może jest grzech? Może jest coś po prostu, czego się wstydzę i co nie chcę, żeby było w moim życiu? Pytanie, czy ja zaproszę do tej rzeczywistości Jezusa? Czy ja będę chciała z Nim o tym wszystkim porozmawiać? Czy nie będę się wstydziła pokazać Mu to, jak realnie wygląda moje życie? Czy Mu zaufam? Święty Jan mówi o Jezusie takie słowa: przychodzi mocniejszy ode mnie. I te słowa są dla mnie takim niesamowitym pocieszeniem, że w moim życiu jest ktoś, kto jest mocniejszy ode mnie. To znaczy, że ja nie muszę dźwigać swojego życia, ja nie muszę troszczyć się zbytnio o swoje życie, że jest ktoś, kto ma rozwiązanie problemów, kiedy ja sobie z nimi nie radzę. Jest ktoś, kto zna drogę, kiedy ja błądzę. To uświadamia mi także, że jest Jezus, który jest miłością, który na mnie czeka w każdym momencie, kiedy Go zaproszę do swojego życia. On chce dawać mi swoją miłość każdego dnia w sakramentach, w modlitwie, w adoracji. Pytanie, czy z tego skorzystam, pytanie, czy się otworzę, czy będę chciała z Nim współpracować, żeby On przemieniał moje życie. Jest jeszcze taki fragment, który mnie też bardzo, bardzo porusza, a mianowicie taka obietnica, którą daje święty Jan, że On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. No, ja czuję, że potrzebuję każdego dnia tego Ducha Świętego i ognia. Przede wszystkim po to, aby doświadczać Bożej miłości. Potrzebuję miłości w stosunku do drugiego człowieka. Potrzebuję cierpliwości. Potrzebuję pokoju na rzeczywistość, która dzieje się dookoła mnie. I wiem, że Bóg chce dawać mi swojego Ducha Świętego, ale też potrzebuję tego ognia Bożej miłości, żeby prowadzić innych do Jezusa i też być dla nich drogowskazem, pocieszać, wskazywać drogę, wskazywać rozwiązanie, ale też przede wszystkim wskazywać na Boga, który kocha każdego człowieka.